Dzień dobry. Witamy Państwa w imieniu Kancelarii Mariański Group i programu Firmy na Pokolenia. Jest dzisiaj z nami mecenas Filip Smakowski. Cześć Filip. Dzień dobry, kłania się. Witamy Państwa. Mamy nadzieję, że nas słychać, widać. Tutaj liczne grono dołączyło do naszego spotkania. Bardzo dziękujemy za Państwa udział. Tak jak Państwo widzą, spotykamy się i będziemy omawiali kluczowe interpretacje wydane w ostatnim okresie przez dyrektora KIS-u i nawiążemy w tych interpretacjach do orzeczeń, które się już gdzieś pojawiły w tym kontekście. Filip to Państwu bardzo szczegółowo przedstawi. Te tematy, którymi się będziemy zajmować dzisiaj, to mają Państwo tutaj teraz na agendzie, czyli dotkniemy tematu i podatku minimalnego, i najmu krótkoterminowego. Zwrócimy uwagę także na aspekty związane z przejęciem fundacji przez fundację rodzinną aktywów likwidowanej spółki. Omówimy cesję wierzytelności, wniesienie do fundacji w formie darowizny akcji, zwolnienie z podatku PIT, no i to czego się Państwo prawdopodobnie spodziewali. Krótko podsumujemy te zapowiedzi Ministerstwa Finansów w kontekście nowelizacji, która no, wbrew temu, co powinno się wydarzyć, niestety jest planowana, aczkolwiek jaki będzie jej kształt ostatecznie, to jeszcze dokładnie zobaczymy. Pod koniec zrobimy sobie podsumowanie. Filip też odpowie na kilka pytań dotyczących tematyki, która dzisiaj będzie w zakresie fundacji rodzinnej, tych orzeczeń i może innych aspektów, które Państwa będą szczególnie interesowały. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, bo tutaj widzę już jest pytanie od Pani Izy, czy będzie nagranie, jak najbardziej nagranie jest realizowane, będzie dla Państwa udostępnione, wyślemy odpowiedni e-mail z linkiem, więc będzie można się z tym zapoznać. Jeżeli chodzi o pytania, to najchętniej zaprosimy Państwa na taki specjalny, wystawiony dla Państwa czat z elementami AI. To jest asystent AI, który zawiera nasze przygotowane materiały dotyczące fundacji rodzinnej w kursach, które oferujemy w zakresie prowadzenia fundacji, aspektów prawnych, podatkowych, czy także dokumentacyjnych. Ja za chwileczkę na czacie umieszczę link do tej strony, którą Państwo teraz widzą, a teraz już powoli oddaję głos Filipowi, który omówi z Państwem te kluczowe orzeczenia, a my się spotkamy w drugiej części. Filip, oddaję Ci głos. Dziękuję, Maciek. Dobrze, proszę Państwa, to dzień dobry raz jeszcze. Cieszy mnie Państwa liczny udział. Widzę, że jest bardzo dużo osób dzisiaj, bo tematy, mam nadzieję, że rzeczywiście będą ciekawe. No i to świadczy cały czas o dużym zainteresowaniu fundacjami rodzinnymi, tak? Pewnie mamy wśród uczestników dzisiaj fundatorów albo przyfundatorów fundacji rodzinnych. Ja ostatni raz prowadziłem dla Państwa taki webinar pół roku temu. To był koniec marca. Wtedy opowiadałem Państwu o interpretacjach, które ukazały się w roku 2023, także teraz czas na taki krótki update, co się wydarzyło w ciągu tego ostatniego pół roku. Mamy rzeczywiście trochę nowych interpretacji, które chciałbym Wam opowiedzieć. W ogóle trzeba powiedzieć tytułem wstępu, że interpretacji już jest w systemie Eureka ponad 300 dotyczących fundacji rodzinnej, co również świadczy jakby o bardzo dużym zainteresowaniu tą instytucją. No i też świadczy z drugiej strony niestety o pewnych niejasnościach, które cały czas istnieją w przepisach i które sobie fundatorzy czy beneficjenci próbują właśnie poprzez KIS wyjaśnić. Ja przygotowałem takie zestawienie takich najciekawszych z mojego punktu widzenia interpretacji i takie też, z którymi spotkaliśmy się w naszej praktyce i takie, które były przedmiotem zapytań klientów. Także mam nadzieję, że dla Państwa również one będą interesujące. A na koniec chciałbym też jeszcze porozmawiać, opowiedzieć Państwu chwilę o planowanych zmianach w opodatkowaniu fundacji rodziny. Tak, przynajmniej to, co wiemy na ten moment, jako że nie ma jeszcze oficjalnie projektu ustawy zmian podatkowych, to skupimy się na tym po prostu, co nam mówi Ministerstwo Finansów.
Dobrze, to przejdźmy może już w takim razie do tych przygotowanych przeze mnie interpretacji, o których chciałem powiedzieć. Pierwszą jest kwestia podatku minimalnego od budynków, a odliczenia od podatku CIT w fundacji rodzinnej. Proszę Państwa, no tak się składa, że w Sejm w sumie tak na ostatnią chwilę przyjął w ustawach podatkowych taką zasadę, że fundacja rodzinna, mimo tego, że co do zasady jest podmiotem zwolnionym z podatku CIT, to jednakowoż jest objęta podatkiem minimalnym od budynków. Wydawało nam się jeszcze ponad rok temu, że to powinna być zmiana zasadniczo neutralna, aczkolwiek sama idea opodatkowania fundacji tym podatkiem no nie jest trafna, tak? Dlaczego? No dlatego, że czemu służy podatek minimalny od budynków? No służy zasadniczo, żeby zapobiec unikaniu opodatkowania podatkiem CIT tego rodzaju dochodów z typu dzierżawy i najmu, bo przecież konstrukcja jest taka, że podatnik CIT, podatek minimalny od budynków, może potem odliczyć od swojego podatku CIT. W związku z czym on, jeżeli podatnik CIT płaci podatek, jest zasadniczo neutralny podatkowo. No tutaj się okazuje po jakimś czasie, co też widzimy w interpretacjach organów podatkowych, no, że dla fundacji rodziny on wcale nie jest neutralny. Proszę Państwa, ten podatek minimalny od budynków, to tak tytułem krótkiego przypomnienia, to jest taki podatek, który płaci się, jeżeli podatnik ma nieruchomości o wartości minimalnej 10 milionów złotych, jeżeli te nieruchomości oddał do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy o podobnym charakterze. I stawki tego podatku są właśnie, stawka roczna to jest 42% od wartości nieruchomości. Natomiast to, co teraz widzimy w interpretacjach organów podatkowych, to one mówią w ten sposób, że tego podatku od budynków nie można odliczyć od 15% podatku CIT płaconego przy wypłacie świadczeń do beneficjentów, że jedyną możliwością jest odliczenie go od sankcyjnego podatku 25%. I to rzeczywiście jest z jednej strony zaskoczenie i bardzo niekorzystna wiadomość dla fundatorów czy beneficjentów fundacji rodzinnej, bo trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś decydował się specjalnie na płacenie podatku sankcyjnego, żeby sobie odliczyć podatek minimalny od budynków. Myśleliśmy, że to jest tak, że jeżeli fundacja rodzinna wypłaci w danym roku podatkowym świadczenia do beneficjentów i z tego tytułu opłaci 15% podatek CIT, no to od tego podatku CIT będzie mogła ten podatek minimalny od budynków, jeżeli on się rzeczywiście pojawił, będzie mogła go odliczyć, tak? I będzie tak jak w przypadku każdego innego podatnika podatku CIT, czyli po prostu będzie to neutralne obciążenie. Się okazuje, że w fundacji rodzinnej wcale tak nie jest. Czyli mamy i podatek minimalny od budynków, i w przypadku wypłaty świadczeń 15% podatek CIT. Także rzeczywiście no, dla fundacji rodzinnych, które inwestują w nieruchomości, tak, tam gdzie fundatorzy wnieśli majątek nieruchomy, no jest to przykra i zaskakująca pewnie informacja, że wypłata świadczeń dla beneficjentów nie obniża tego podatku. No niestety, ale też konstrukcja załączników do deklaracji CIT 8 też to potwierdza, tak, że tak zostało to skonstruowane i pomyślane, żeby nie można było tego podatku odliczyć. Także no niestety, mówię o tym Państwu, ja też jakiś czas temu przeczytałem tę interpretację, to też się zaskoczyłem, no ale tak niestety jest. Dobrze, kolejną kwestią, o której chciałem powiedzieć, jest, mam nadzieję, że widać już na planszy, to jest kwestia najmu krótkoterminowego. Proszę Państwa, mamy tak, że do zakresu działalności dozwolonej dla fundacji rodzinnej jest między innymi najem. I mieliśmy też taką całą serię tak naprawdę interpretacji jeszcze w zeszłym roku, w
w którym organy podatkowe, dyrektor no, próbował w sposób naszym zdaniem nieuprawniony zawężać rozumienie pojęcia najem. Tak, i uważać, że ten najem krótkoterminowy, tak, czyli ten taki najem, no może nie hotelowy, o tym za chwilę powiem, tak, ale ten z takim, który tych najemców jest dużo, to wtedy tak naprawdę to nie jest ten najem, o którym mowa w ustawie o fundacji rodzinnej. I jakie były wysuwane argumenty, tak? Tutaj zacytowałem fragment takiej interpretacji, jednej właśnie z negatywnych dla podatników. Organy podatkowe tak twierdziły, że ten najem zasadniczo to jest taki najem sformalizowany, że w przypadku najmu sporządza się zwykle ten protokół zdawczo-odbiorczy, no, czego oczywiście w takim najmie krótkoterminowym nie ma, tak? Jak przecież gdzieś korzystamy z Bookingu czy z innych platform, nikt od nas nie wymaga odebrania apartamentu czy tam mieszkania w formie protokołu. To jest też tak, że taki najem w ocenie organów, gdzie te okresy rozliczeniowe są dłuższe niż miesiąc, że mamy tą kaucję zabezpieczającą, etc., etc. Tak? Czyli organ podatkowy tak to widzi ten najem. Czego oczywiście takie najmy krótkoterminowe zasadniczo nie mają. I proszę Państwa, mamy pierwszy wyrok z 19 czerwca 2024 roku, korzystny dla podatników. Można powiedzieć, że taki przełom, bowiem sąd wyraźnie powiedział, tak, że wykładnia literalna przepisów ustawy o fundacji rodzinnej nie uprawnia do tego, żeby wyodrębniać, żeby dzielić najem, o którym mowa w ustawie, na najem długo czy krótkoterminowy. Najem to po prostu jest najem, tak? Patrzymy na przepisy kodeksu cywilnego, mówiącego o tym, na czym polega najem tak naprawdę. Tam rozróżnienie jest tylko tak naprawdę takie między długim i krótkim, że najem powyżej roku powinien, że umowa o najem powinna być sporządzona na piśmie. To jest tak naprawdę jedyne rozróżnienie. Że nieuprawnione jest dzielenie przez organ tutaj tego najmu na długo czy krótkoterminowo. Natomiast mamy też interpretację z 16 września 2024 roku, w której KIS już wiedząc o tym, że zapadł wyrok pozytywny, no nic sobie z tego nie zrobił i dalej podtrzymuje dotychczasową linię interpretacyjną, w którym uważa, że najem krótkoterminowy to nie jest najem, w związku z czym tutaj organy podatkowe nie składają broni, dalej uważają, że ten najem krótkoterminowy to działalność dozwolona. Natomiast no zobaczymy, no tutaj no jest szansa oczywiście na przełamanie tej interpretacji negatywnej, oby tych wyroków sądów administracyjnych było więcej. Ja się pod tym wyrokiem podpisuję, uważam, że jak najbardziej jest słuszny i że ta wykładnia organów jest nieuprawniona. Także tutaj rzeczywiście jakiś tam obszar ryzyka cały czas istnieje, no ale tutaj miejmy nadzieję, że z czasem będzie coraz więcej tych orzeczeń, mimo że po prostu z czasem też organy podatkowe przyjmą tą linię, którą prezentują sądy. Dobrze, kolejną kwestią jest też czymś, spotkaliśmy się ostatnio w kancelarii, to jest kwestia wypłaty dywidendy dla fundacji rodzinnej. Zmieniając przepisy ustawy o podatku CIT, nie zmieniono artykułu 26 ustęp 1, mówiącego o obowiązkach płatnika. W związku z czym pojawiły się pewne wątpliwości, czy w sytuacji, w której, gdy fundacja rodzinna jest wspólnikiem spółki i ta spółka wypłaca dywidendę do fundacji rodzinnej, to czy taka spółka powinna pobrać podatek od takiej dywidendy, tak? Oczywiście wiemy przy całym założeniu, że fundacja rodzinna jest zwolniona z podatku. Natomiast płatnicy, nie mając dla siebie dedykowanego przepisu, czyli bez zmiany artykułu 26, nie byli pewni, czy nie powinni tego podatku pobrać. Czy nie powinno być tak, że oni podatek pobierają, a potem fundacja rodzinna występuje o zwrot tego podatku, bo jest zwolniona z podatku zasadniczo. Tutaj na szczęście mamy dwie interpretacje podatkowe pozytywne,
dla podatników, które potwierdzają, że no, spółka nie musi pobierać tego podatku. Tak? Czyli że całą kwotę brutto wypłaca się do fundacji rodzinnej. Organ podatkowy zwrócił tylko uwagę na to, żeby spółka wypłacająca tą dywidendę sprawdziła, czy faktycznie fundacja rodzinna jest zarejestrowana w rejestrze fundacji rodzinnych, a jeżeli jest fundacją w organizacji, to czy złożyła wniosek rejestracyjny do sądu w Piotrkowie, ewentualnie odebrała oświadczenie od zarządu fundacji rodzinnej, że taki wniosek został złożony. Tak? Czyli dokonać jakichś takich podstawowych aktów staranności po stronie spółki, że ta dywidenda jest wypłacana właśnie do fundacji rodzinnej. Tak? I wtedy to zwolnienie podmiotowe fundacji rodzinnej powoduje, że spółka nie musi tego podatku przy wypłacie dywidendy pobierać. Także słuszna interpretacja. Najpierw rozpytał jeden z banków polskich, potem jeszcze inny podatnik. My też zapytaliśmy się w imieniu klienta, czy z czasem będzie też trzecia interpretacja w tej sprawie. Myślę, że ta kwestia nie powinna jakiejś budzić większej kontrowersji, ale dobrze, że została wyjaśniona przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Kolejny temat to jest, proszę Państwa, przejęcie aktywów likwidowanej spółki, tak, w tym spółki zagranicznej i też takiej transparentnej podatkowo, tak, czyli nie będącej podatnikiem podatku CIT. Tutaj też pojawiła się kwestia już nie raz zresztą, tak, w pytaniach do organów podatkowych. Czy otrzymanie majątku likwidowanej spółki przez fundację rodzinną wpisuje się w ten katalog działalności dozwolonej? Tak? Czy czasem otrzymanie tego majątku nie będzie skutkowało opodatkowaniem go tym sankcyjnym podatkiem 25%? I mamy już na szczęście kilka interpretacji, które potwierdzają, że w przypadku spółek kapitałowych, polskich spółek kapitałowych, otrzymanie takiego majątku likwidacyjnego jest neutralne podatkowo. Tak, więc tutaj jesteśmy bezpieczni. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć trochę więcej o tych samych spółkach, tak? Dlatego że mówimy o spółkach kapitałowych, no bo one są zgodnie z przepisami podatkowymi polskimi, przepisami są podatnikami podatku CIT. Natomiast tak niekoniecznie musi być w przypadku spółek zagranicznych. Tam mamy też takie konstrukcje, jak właśnie spółki kapitałowe, które czasem też emitują w ogóle udziały albo akcje, natomiast same są podatkowo neutralne. Tak? Mamy takie spółki w Luksemburgu, mamy też takie spółki w Stanach Zjednoczonych. I rzecz się rozchodzi o to, czy w przypadku likwidacji takich spółek, właśnie podatkowo neutralnych, czy również majątek likwidacyjny otrzymany przez fundację rodzinną jest zwolniony z podatku. I tu generalnie organy podatkowe twierdzą, że nie. Twierdzą, że nie dlatego, że w pojęciu organów podatkowych spółka zagraniczna, która nie jest podatnikiem podatku CIT, to nie jest ta spółka, o której mowa w ustawie o fundacji rodzinnej, tak? Bo tam mamy mowa o tym, że tą działalnością dozwoloną jest przystępowanie do spółek oraz podmiotów o podobnym charakterze. I organy podatkowe tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, że spółka zagraniczna nie jest podatnikiem podatku CIT, to uważają, że to nie jest podmiot o podobnym charakterze do polskich spółek handlowych. Mamy trochę orzeczeń, które potwierdzają to stanowisko organów podatkowych, no ale mamy też takie orzeczenia, które mówią, że takie stanowisko organu podatkowego nie jest prawidłowe. Że badanie tylko i wyłącznie statusu podatnika CIT to za mało, żeby twierdzić, że dany podmiot nie jest podmiotem podobnym do polskich spółek handlowych. Tak?
No niemniej tutaj podałem Państwu interpretację indywidualną z 20 sierpnia, czyli całkiem niedawno, na kanwie sytuacji, w której podatnik właśnie mający, podatnik, fundacja rodzinna, tak, mająca akcję w spółce LLC amerykańskiej, będzie ją likwidować i otrzyma udziały i akcje, które ma ta spółka amerykańska. No i pytanie było takie, czy te udziały, czy akcje otrzymane przez fundację rodzinną to będą zwolnione z podatku, czy nie. No i organ podatkowy twierdził właśnie, że nie będą zwolnione. Właśnie z tego powodu, że ta spółka LLC, co było opisane w stanie faktycznym wniosku, nie jest podatnikiem podatku CIT. Także no tutaj widać, że dosyć konsekwentnie organy podatkowe cały czas trzymają się tego, że badają tak naprawdę status podatnika CIT przez podmiot zagraniczny. Więc no na razie to jest taka sytuacja, nie ma też, na końcu powiemy, że są planowane zmiany w tym zakresie, żeby ten pewien obszar szarości zamknąć i definitywnie przesądzić tak naprawdę, że ten brak statusu podatnika CIT oznacza automatycznie to opodatkowanie sankcyjne. No ale w tej chwili pomimo jakichś tam orzeczeń pozytywnych widzimy, że stanowisko organów podatkowych jest negatywne. Także na to trzeba uważać. Jeżeli Państwo zwrócą się z takim zapytaniem, najprawdopodobniej właśnie będzie negatyw. Tak. Dobrze, kolejną kwestią, o której chciałbym Państwu opowiedzieć, to jest przejęcie przez fundację rodzinną w formie cesji wierzytelności pożyczkowej. No, to jest też bardzo ciekawy temat, ponieważ mamy takie sytuacje niejednokrotnie, że fundatorzy chcieliby wnieść jako majątek do fundacji rodzinnej na fundusz założycielski albo darowizną wierzytelności. I to mogą być wierzytelności pożyczkowe, z tym mamy do czynienia najczęściej, ale mogą być też na przykład wierzytelności dywidendowe. Ale tutaj w przypadku tej interpretacji mówimy o wierzytelnościach pożyczkowych. I organ podatkowy odpowiedział, że otrzymanie wierzytelności pożyczkowych nie jest udzielaniem pożyczek, czyli nie mieści się w zakresie działalności dozwolonej. I rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na ten katalog z artykułu 5 ustawy o fundacji rodzinnej, to widzimy, że działalnością dozwoloną jest udzielanie pożyczek. Udzielanie pożyczek spółkom kapitałowym, tym powiązanym z fundacją rodzinną, osobowym czy beneficjentom. Udzielanie. W związku z czym literalnie rzecz biorąc, dyrektor KIS wywiódł z tego, że przejęcie takiej wierzytelności i potem uzyskiwanie z niej dochodów, no bo o tym mówimy, tak, że jeżeli ta wierzytelność pożyczkowa będzie przynosić nam profit w postaci na przykład odsetek, tak, no to te odsetki otrzymane przez fundację rodzinną, no to już będą właśnie opodatkowane tym sankcyjnym podatkiem 25%. Mamy też niestety wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 19 kwietnia tego roku, który takie podejście organów podatkowych potwierdził, słuszność, i tenże sąd również skupił się na brzmieniu, na tym podejściu literalnym do przepisów, że udzielanie pożyczek to nie to samo, co przejęcie tak naprawdę pożyczek. Natomiast tutaj chciałem Państwu powiedzieć, że to podejście organów podatkowych też jest niespójne, dlatego że mamy interpretację podatkową z 11 kwietnia, czyli z początku tego roku, w której stwierdzono właśnie, że otrzymanie wierzytelności przez fundację rodzinną to w ogóle nie jest działalność gospodarcza. Tak? I ta interpretacja w naszej ocenie właśnie jest słuszna. I takie samo podejście powinno być zastosowane do tego stanu faktycznego będącego przedmiotem interpretacji z grudnia i potem ocenianego przez sąd w Krakowie. Otóż pamiętajmy o tym, że fundacja rodzinna co do zasady jest zwolniona z podatku CIT. Nie tylko działalność gospodarcza fundacji, ta dozwolona jest zwolniona z podatku CIT, ale również każde inne dochody,
które nie stanowią działalności gospodarczej, są zwolnione z podatku CIT. Tak? Czyli jeżeli na przykład fundacja rodzinna ma lokatę bankową, z tej lokaty bankowej otrzymuje profity w postaci odsetek, no to przecież te odsetki, zakładanie lokat i odsetki nie jest wykonywaniem działalności gospodarczej, tak? W związku z czym to podlega zwolnieniu z podatku CIT i nie musimy w ogóle tego rozpatrywać, czy jest to działalność dozwolona, czy niedozwolona, ponieważ to w ogóle nie jest działalność gospodarcza. I takie samo podejście należałoby przyjąć właśnie w przypadku otrzymania wierzytelności przez fundację rodzinną. Tu mamy taką sytuację, że fundator wyposaża swój podmiot, czyli swoją fundację rodzinną w określony majątek, a fundacja ten majątek przyjmuje. Ciężko powiedzieć, że przyjęcie majątku przez fundację rodzinną z wykonywaniem przez nią działalności gospodarczej. W związku z czym tego rodzaju zdarzenie powinno być neutralne w kontekście oceniania, czy jest to działalność gospodarcza, czy nie. A co za tym idąc, odsetki uzyskiwane z takiej wierzytelności też nie są związane z działalnością gospodarczą. W związku z czym nie musimy ich rozpatrywać w kontekście artykułu 5 i patrzeć, czy to jest udzielanie pożyczek, czy nie jest udzielanie pożyczek. Więc tutaj w naszej ocenie tutaj sąd też bardzo wąsko poszedł i ten wyrok nie jest prawidłowy. I, no i mam nadzieję, że to drugie podejście się przyjmie, tak? Czyli to wyrażone właśnie w interpretacji z 11 kwietnia. Tutaj różnicą taką drobną jest to, że akurat ta interpretacja z 11 kwietnia dotyczyła wniesienia wierzytelności nie tyle pożyczkowych, co wierzytelności o wypłatę dywidendy ze spółki. Tak? No niemniej, i to jest wierzytelność, tak? Czy ja wnoszę jako fundator do spółki, czy ja wnoszę jako fundator do fundacji rodzinnej wierzytelność pożyczkową, czy też wnoszę wierzytelność o wypłatę dywidendy ze spółki, w której mam udziały, to co to za różnica tak naprawdę? To oznacza przeniesienie majątku na fundację rodzinną, tak? I odsetki, czyli jakby profit z wierzytelności tej albo profit z wierzytelności w postaci dywidendy, czyli otrzymanie tej dywidendy, to nie jest działalność gospodarcza. No, w każdym razie to jest jakby cały czas temat, można powiedzieć, no, niejasny do końca. Tak? Wiedzmy na ten moment, że są różne stanowiska, ale w przypadku akurat tych cesji wierzytelności pożyczkowych, no może być problem. Tak? Organy podatkowe są na razie na nie. Kolejny też ciekawy temat, jaki przygotowałem dla Państwa, to jest wniesienie do fundacji w formie darowizny akcji oraz przedsiębiorstwa na gruncie podatku VAT. Tutaj może chciałbym powiedzieć nie tyle jakby o samych akcjach, chociaż to też, ale w ogóle o temacie wnoszenia majątku do fundacji rodzinnej w kontekście podatku VAT. To coś jeszcze nie mówiłem Państwu pół roku temu. Teraz trochę tych interpretacji podatkowych się już zebrało. I może pamiętajmy tak, że jeżeli fundator jest jako osoba fizyczna, tak, bo może tylko osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej i wnosi majątek niezwiązany z tą działalnością, to jest to czynność neutralna na gruncie podatku VAT, ponieważ taki fundator po prostu nie działa jako podatnik VAT. Natomiast może być też taka sytuacja, że nasz fundator jest podatnikiem podatku VAT, prowadzi działalność opodatkowaną albo zwolnioną i ma majątek, ma jakieś towary, tak, które w tej działalności swojej wykorzystywał. I tak, pamiętajmy też o tym, że fundacja rodzinna jest tworem bezudziałowym, to znaczy, że w zamian za wniesiony majątek do fundacji rodzinnej, fundacja rodzinna nie emituje udziałów, akcji innego rodzaju udziałowych, w związku z czym nie ma ekwiwalentności. Dlatego wnosząc taki majątek do fundacji rodzinnej, czy to na pokrycie kapitału założycielskiego, czy też w formie darowizny, mówimy o czynności nieodpłatnej. Natomiast na gruncie podatków od towarów i usług, podatku VAT, także
określonego rodzaju nieodpłatne dostawy towarów mogą być opodatkowane. I to tak, tutaj patrzymy na, głównie na dwie rzeczy, tak? Na to, czy dany towar jest związany z przedsiębiorstwem, z działalnością podatnika i czy temuż podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem czy wytworzeniem danego składnika tutaj tego towaru. I tak, jeżeli takie prawo przysługiwało, to w tym momencie wniesienie danego składnika do fundacji rodzinnej będzie opodatkowane podatkiem VAT. Natomiast jeżeli nie przysługiwało to prawo, no to wtedy nie. Wtedy wniesienie jest nieopodatkowane i mamy potwierdzenie takiego stanowiska w interpretacji z dnia 19 kwietnia o sygnaturze, którą Państwo widzicie na planszy. Także patrzymy głównie na prawo do odliczenia. Tutaj patrzymy na prawo, a nie na to, czy podatnik faktycznie ten VAT sobie odliczył. Tak? Jest nie jest tylko prawo. I też tutaj odnośnie podstawy opodatkowania tych czynności, już zakładając, że te przesłanki pozytywne są spełnione, to patrzymy w tym momencie na wartość rynkową danego składnika z momentu wniesienia. Tak? Czyli jeżeli mamy na przykład taką sytuację, że mamy jakiś składnik nabyty przez podatnika, powiedzmy za 100 jakichś jednostek, tak, i od tych 100 był odliczony podatnik VAT, natomiast teraz ten składnik jest warty 200, tak, to podstawą opodatkowania jest to 200, nie to 100. Tak? Czyli mamy tą wyższą podstawę opodatkowania, czyli aktualną wartość. Więc mimo tego, że ten podatek naliczony tak naprawdę był mniejszy niż teraz podatek należny, no to patrzymy na wartość z daty wniesienia do fundacji rodziny. Natomiast może być też tak, że podatnik zamiast określonego składnika czy określonego zbioru składników zdecyduje się na wniesienie do fundacji rodzinnej przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tak się może właśnie stać na przykład wtedy, kiedy wniesienie określonego składnika, no na przykład nieruchomości, może skutkować opodatkowaniem takiego wniesienia do fundacji rodzinnej. Tak? Więc jeżeli, dajmy na to, ta przykładowa nieruchomość jest składnikiem przedsiębiorstwa szerszego rozumianego, tak? Szerzej rozumianego, czy zorganizowanej części, to wtedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT przeniesienie własności przedsiębiorstwa czy zorganizowanej części jest podatkowo neutralne. Więc widzimy też takie sytuacje, że niektórzy z naszych klientów właśnie stojąc w obliczu takiej sytuacji opodatkowania decydują się na wniesienie przedsiębiorstwa i też o to organy podatkowe pytają, czy właśnie wniesienie darowizną, czy też wniesienie na fundusz założycielski fundacji rodzinnej przedsiębiorstwa jest neutralne podatkowo i organy podatkowe zgadzają się, mówią tak, to jest neutralne podatkowo. Natomiast tutaj pamiętajmy o tym właśnie, że ta czynność jest wtedy neutralna, jeżeli celem nabywcy jest dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa. Tak? Czyli to tylko wtedy jest, jeżeli ja wniosę określone przedsiębiorstwo do fundacji rodziny, a za chwilę fundacja rodzinna na przykład wypłaci mi jako beneficjentowi w formie świadczenia jakiś składnik należący do tego przedsiębiorstwa, tak? Albo w inny sposób mi rozporządzi, na przykład sprzeda określone składniki, w wyniku czego to przedsiębiorstwo już nie będzie stanowić całości fundacji rodzinnej, no to już nie jest neutralna czynność, tak? Wtedy całe wniesienie tego przedsiębiorstwa będzie opodatkowane podatkiem VAT. Tutaj mamy w tytule tej planszy akcje, no to właśnie akcje co do zasady, nabycie akcji nie wiąże się z opodatkowaniem VAT, w związku z czym wniesienie ich do fundacji też nie. Tak? Zasadniczo rzecz biorąc, w ogromnej większości przypadków obrót instrumentami finansowymi, czy też obrót udziałami w spółkach z o.o. jest wolny od podatku VAT, po prostu jest zwolniony z tego podatku. Dlatego, jeżeli fundator nabył udziały czy akcje i nie odliczał od tego podatku VAT, a pewnie w większości przypadków nie odliczał, ponieważ nabył je bez podatku, to również wniesienie tych instrumentów do fundacji rodzinnej będzie zwolnione z podatku VAT.
Dobrze, to cieszę się, że mamy to wyjaśnione i przejdźmy do kolejnej planszy, czyli do zwolnień z podatku PIT od wypłat świadczeń z fundacji dla jej fundatorów małżonków. To rzeczywiście był bardzo głośny i gorący temat w pierwszej połowie roku, kiedy się okazało, że organy podatkowe uważają, że jeżeli fundatorami fundacji rodzinnej jest więcej niż jedna osoba, i są to osoby bliskie. Tutaj najczęściej to były przypadki, kiedy mieliśmy do czynienia z fundatorami małżonkami. To proporcja mienia tutaj dla celów zwolnienia z podatku PIT nie będzie wynosić 100%. Tak? A w konsekwencji wypłata świadczeń do beneficjentów nie będzie zwolniona z podatku PIT. Tak? To teraz może trochę więcej, tak? Jeżeli nie wszyscy Państwo wiecie, czego dotyczyła ta kwestia. Otóż mamy tak, że wiemy, że od wypłaty świadczeń z Fundacji Rodzinnej dla Beneficjentów fundacja zawsze płaci te 15% podatku CIT. Natomiast w ogromnej większości przypadków, tam gdzie fundator jest jednocześnie beneficjentem albo beneficjentami są osoby bliskie fundatorowi, to już nie pojawia się opodatkowanie podatkiem PIT. Mamy tylko podatek CIT. To opodatkowanie PIT pojawia się wtedy, kiedy beneficjentami są osoby już spoza grupy tak zwanej zerowej, czyli to osoby dalsze, to na przykład teściowie, tak? Pośrebowie i tak dalej, i tak dalej. Albo wtedy, tutaj, kiedy ta proporcja mienia dla tych osób jest inne niż 100, tak? Dlatego, że sporządzając spis mienia, czyli wnosząc majątek do fundacji rodzinnej, patrzymy, ile mienia wniósł fundator, a ile wniosły inne osoby niż fundator czy osoby bliskie. Tak? I wtedy, jeżeli ta proporcja mienia jest inna niż 100%, to beneficjent jest zwolniony z podatku PIT tylko w tej części, tak, która po prostu przypada na proporcję dla niego właściwą. I tutaj organy podatkowe, w tym właśnie w tych kwestiach najbardziej tak naprawdę powszechnych czy popularnych, wtedy, kiedy było dwóch małżonków, uważały, że ta proporcja mienia na każdego z małżonków nigdy nie wynosi 100%. Tak? No bo skoro załóżmy na to, że jeden z małżonków wniósł 50 tysięcy złotych wkład, drugi wniósł 50 tysięcy, to ta proporcja mienia na każdego z tych małżonków, fundatorów wynosi 50%. W związku z czym, jeżeli my w takim przykładzie podstawowym mamy, że każdy z tych małżonków, fundatorów jest jednocześnie beneficjentem fundacji rodzinnej, to wychodzi na to, że jeżeli wypłacamy świadczenie dla takiego małżonka, fundatora, to ono jest zwolnione z PIT tylko w 50%, a od drugich 50% jest już płacony podatek PIT. W wysokości 10% akurat. No i to rzeczywiście było bardzo zaskakujące podejście i bardzo niesprawiedliwe, bo wychodziło na to, że fundacje rodzinne są albo dla singli, albo po prostu fundację rodzinną powinno założyć tylko jeden z małżonków, a drugi powinien być po prostu beneficjentem. I wtedy, jeżeli jeden z małżonków zakładał fundację, to ta proporcja wynosiła zawsze 100%, i wtedy małżonek tego fundatora, jak i sam fundator, był w całości zwolniony z podatku PIT. No to rzeczywiście było zaskakujące podejście. I tutaj na szczęście nastąpił przełom, ponieważ na początku lipca już na etapie postępowania sądowego ze skargi na interpretację indywidualną przed WSA organ zmienił swoje stanowisko. I potem, jeszcze tutaj mamy pod koniec czerwca, już dyrektor KIS wydawanych interpretacjach indywidualnych też przyjął inne stanowisko, słuszne stanowisko, tak, które mówi, że jeżeli podatnik jest fundatorem fundacji rodzinnej i jednocześnie osobą, z którą łączy ją z tym innym fundatorem, relacja z tej grupy zerowej, czyli ten małżonek, wstępny, to dla potrzeb zastosowania zwolnienia dla celów podatku PIT można sumować proporcje wartości mienia. Czyli jeżeli mamy na to tych dwóch małżonków, to wtedy sumujemy ich wkłady i wtedy nam po prostu wychodzi zawsze 100%.
Także jest to słuszne stanowisko. I, no, i wygląda na to, że takie, że od tamtej pory wydawane już są tylko takie interpretacje. Także tak, cieszę się, że też ta kwestia została przesądzona na korzyść podatników. Dobrze, to było omówienie takich, w mojej ocenie, no, takich najciekawszych z ostatniego półrocza interpretacji, czy też zagadnień. Natomiast no to nie wszystko. Mamy zapowiedź zmiany przepisów podatkowych w zakresie fundacji rodzinnej. Ta zapowiedź była nam dawkowana przez ministerstwo w wypowiedziach ministra Nenemana, potem w różnych jego pasowych wypowiedziach czy wywiadach. Jest też taka zapowiedź na stronie Centrum Legislacyjnego Rządu, natomiast cały czas nie mamy tekstu projektu ustawy, który by te zapowiadane zmiany implementował. A są to rzeczywiście zmiany dla fundacji rodzinnych, no, kluczowe, żeby wręcz nie powiedzieć rewolucyjne, i w zasadzie wszystkie negatywne. Mamy tych zmian kilka, ja tutaj je wypunktowałem. To, co chciałem podkreślić, to nie są zmiany z projektu ustawy, bo takiego projektu jeszcze nie mamy. To jest po prostu to, co nam ministerstwo dawkowało, jakby sondując tak naprawdę środowisko firm rodzinnych i dawkując, zobaczyć, jaka będzie reakcja, tak? Jak duże będzie oburzenie. To oburzenie rzeczywiście jest znaczne i w tej chwili toczy się dyskusja pomiędzy środowiskiem a ministerstwem. Zobaczymy, ile z tych tutaj zmian proponowanych rzeczywiście przełoży się na przepisy ustawowe. Ja mam nadzieję, że jak najmniej. No ponieważ rzeczywiście, no, tak można powiedzieć, że te zmiany są bardzo daleko idące. Przede wszystkim tak, proponuje się wprowadzenie opodatkowania sprzedaży majątku przez fundacje rodzinne. Tutaj Ministerstwo Finansów twierdzi, że dostrzegło taką praktykę szybkiego zbywania przez fundacje rodzinne mienia wniesionego przez fundatorów. W związku z czym ministerstwo uważa, że jest to obchodzenie przepisów podatkowych, w związku z czym należy tę praktykę ukrócić i wprowadzić taki okres lock-upu na aktywach, czyli tutaj pada w ogóle propozycja 15 lat. I dopiero po upływie tychże 15 lat zbycie danego składnika przez fundację rodzinną będzie zwolnione z podatku. Także no, bardzo, bardzo niekorzystne podejście. Przede wszystkim ten okres jest bardzo długi, 15-letni. Ciężko powiedzieć, skąd ta propozycja 15 lat. Pamiętajmy chociażby, że Polska Spółka Holdingowa w przepisach ustawy o podatku CIT wymaga tylko dwuletniego okresu lock-upu. Tak, mam przez 2 lata udziały czy akcje, 10%, to Polska Spółka Holdingowa zbędzie takie udziały czy akcje bezpodatkowo. A tutaj 15 lat, siedmiokrotnie dłuższy okres. Skąd w ogóle ten okres? Bo obecnie rzeczywiście jest tak, że zgodnie z przepisami zbycie udziałów czy akcji przez fundację rodzinną, nawet gdyby to się odbyło, dzień po tym, jak fundacja rodzinna je otrzyma, jest zwolnione z podatku. I co więcej, no, organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych potwierdzają, że jest to zgodne z przepisami. Widziałem niejednokrotnie taki właśnie wniosek, co będzie w sytuacji, w której fundacja dostanie udziały czy akcje i za chwilę je sprzeda. I organy podatkowe mówiły, że to jest bez podatku, no, zgodnie z przepisami. My natomiast jako doradcy mówimy, że no, tutaj trzeba właśnie uważać, tak? Może dlatego, że rzeczywiście sama sprzedaż tych udziałów czy akcji jest wolna od podatku, ale pamiętajmy o kontekście, tak, że jeżeli sprzedamy i sobie szybko ten majątek wypłacimy rzeczywiście jako beneficjenci, to ta klauzula garowska, unikanie opodatkowania, może mieć tu zastosowanie właśnie jako obchodzenie przepisów. Ministerstwo Finansów też to dostrzegł, ale postanowił pójść na skróty, tak, czyli zamiast przyglądać się każdemu z przypadków i rzeczywiście oceniać, czy intencją podatnika było obejście przepisów, czy też nie, czy też po prostu zamiana jednego aktywa na drugie. Czyli załóżmy, to jest możliwość korzystnego sprzedania udziałów. To je sprzedam, ale na przykład kupię za tę nieruchomość, albo kupię jakiś inny majątek, a nie sobie wypłacę. To przecież jest to zarządzanie majątkiem w
fundacji rodzinnej, czy jest to generalnie cel, dla którego fundacja została powołana. No, tutaj mamy rzeczywiście bardzo zaskakującą propozycję i bardzo, bardzo niekorzystną. Tutaj na osłodzenie nam mówi tutaj minister, że ten zapłacony podatek przy zbyciu będzie można odliczyć od podatku od świadczeń, tak? Czyli ten 19% CIT, to przy wypłacie świadczeń będę mógł odliczyć. No ale no, nie oszukujmy się, jeżeli to jest bardzo duży majątek sprzedawany, no to przecież na ogół fundacja nie będzie chciała całego tego podatku, nie będzie chciała tego całego majątku przeznaczyć na wypłatę do beneficjentów, więc całego tego podatku no w praktyce nie odliczy od świadczeń beneficjentów. No zobaczymy co się z tego utrzyma. Druga taka zapowiedź to tutaj objęcie fundacji rodzinnych przepisami o zagranicznych jednostkach kontrolowanych. Tutaj no rzeczywiście, ja myślę, że wprowadzając przepisy właśnie o fundacjach rodzinnych do ustawy o podatku CIT, chyba zapomniano tak naprawdę trochę zmienić te przepisy CFC, bo można powiedzieć, że faktycznie jest to obecnie trochę niespójne systemowo, że dokonywanie pewnych transakcji właśnie przez fundację rodzinną powoduje nam wyjęcie spod reżimu opodatkowania CFC, co rzeczywiście jest trochę dziwne. Tak więc można powiedzieć, że tutaj organ Ministerstwa Finansów chce pewną lukę domknąć, co systemowo jakoś jestem w stanie zrozumieć. Natomiast tak samo też to, co mówiłem Państwu, omawiając jedną z tych planszy, tam gdzie była kwestia opodatkowania dochodów z likwidacji spółki transparentnej podatkowo, tak tutaj wobec tego, że to orzecznictwo jest i w tą, i we w te, tak, czyli można powiedzieć, że mamy trochę i korzystne orzecznictwo mówiące o tym, że patrzę nie tylko przez pryzmat opodatkowania CIT, to nie jest właściwe podejście i że te podmioty transparentne podatkowo zagraniczne to mogą być podmioty podobne do spółek handlowych w Polsce, to minister postanowił przesądzić jednoznacznie to, że te podmioty nie będące podatnikami CIT to już nie są te podmioty o podobnym charakterze, czyli będziemy zawsze wiedzieć, że to jest działalność niedozwolona, a przez to dochody fundacji rodzinnej z tytułu uczestnictwa w takich spółkach będą podlegać właśnie opodatkowaniu sankcyjnemu wynoszącemu 25%. Czyli można powiedzieć, że tak, coś, co się nie udało się przesądzić jednoznacznie na etapie orzeczniczym, postanowiono tutaj wyjaśnić czy domknąć na etapie legislacyjnym. Kolejną propozycją jest wprowadzenie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu najmu i dzierżawy. To jest rzeczywiście bardzo zaskakujące, że organ tutaj stwierdził, że to jest jakby potrzebne, dlatego że no, tak naprawdę przecież o ile faktycznie takie dochody nie są opodatkowane na etapie uzyskiwania dochodów z najmu czy dzierżawy, to przecież jeżeli te dochody będą wypłacane do beneficjentów, to będą opodatkowane 15% podatkiem CIT. Czyli jeżeli gdybym ja był właścicielem nieruchomości i chciał tą nieruchomość opodatkować, wynająć czy wydzierżawić jako osoba fizyczna, to ja bym na ryczałcie płacił 8,5% do 100 tysięcy albo 12,5%. A jeżeli ja bym tę nieruchomość wniósł do fundacji rodzinnej i potem te dochody z fundacji rodzinnej wyciągał w formie świadczeń dla beneficjenta, to ja bym zapłacił 15% podatku. Może nie ja jako ja, tylko moja fundacja rodzinna, ale ogólnie patrząc na poziom opodatkowania, to działalność polegająca wyłącznie na dzierżawie czy najmie jest gorzej opodatkowana w fundacji rodzinnej niż osoby prywatnej. Więc skąd pomysł tutaj, żeby jeszcze dodatkowo opodatkować fundację rodzinną z tego tytułu dochodów, to ja nie wiem, tak? To już wyjdzie na to, że prowadzenie tego działalności będzie do kwadratu nieopłacalne przez fundację rodzinną. Będziemy mieć najpierw 8,5 albo 12,5, a potem jeszcze 15 przy wypłacie dla beneficjentów świadczeń. Więc no, naprawdę nie wiem, skąd ten pomysł tu się wziął, ale taki rzeczywiście się pojawił. Kolejną kwestią jest pomysł, ażeby
ażeby w sytuacjach, w których fundacja angażuje się w niedozwoloną działalność gospodarczą i miała płacić ten podatek sankcyjny 25%, to należałoby takie fundacje eliminować z obrotu prawnego i o tym miałby decydować sąd. Tak? Czyli tutaj nie dość, że mamy, znaczy może źle słowo, że nie dość, tak? Ale zamiast jakby karnego opodatkowania wychodziłoby na to, że jeżeli mamy fundację angażującą się w jakąś działalność z artykułu 5, to miałaby być to przesłanka do rozwiązania fundacji przez sąd. Dziwny pomysł, no ale no, takie coś się pojawiło. I ostatnia kwestia, ta w sumie ostatnia, ale w sumie ona pojawiła się jako pierwsza w zapowiedziach ministerstwa. To jest opodatkowanie dochodów beneficjentów daniną solidarnościową. Tak? Czyli mielibyśmy w takiej sytuacji zawsze 15% CIT-u, tak? Bo to jest zawsze od wypłat dla beneficjentów, ale oprócz tego wskoczyłby nam podatek PIT dla beneficjentów, jeżeli oni by w ciągu roku otrzymali więcej niż 1 000 000 zł. Tutaj prawdopodobnie byśmy dla celów opodatkowania tej daniny solidarnościowej łączyli te dochody z Fundacji Rodzinnej z innymi dochodami podatników. Nie wiem tego, bo nie ma projektu ustawy, no ale tak wnoszę, ponieważ dla celów daniny solidarnościowej przecież sumujemy wszystkiego rodzaju, wszystkie dochody podatnika każdego rodzaju, no poza tymi wyłączonymi, tak? Czyli na przykład dywidendy nie włączam do daniny solidarnościowej. Tak, ale zyski kapitałowe, umowa o pracę, czy tam zlecenie, dochody z działalności gospodarczej, to wszystko mi wpada do jednego worka dla celów obliczenia daniny. Więc jeżeli tu nam jeszcze się pojawią się te przychody z fundacji rodzinnej, to może się okazać, że każda złotówka, którą dostanę z fundacji rodzinnej w formie świadczenia, już będzie opodatkowana 4% daniną. Jak będzie, to nie wiem, czy to będzie włączone, czy wyłączone. Takie są po prostu na razie zapowiedzi. I także tak to, proszę Państwa, wygląda. Dyskusja się obecnie toczy. Nie wiemy tak naprawdę, jaki będzie ostateczny kształt tych przepisów. Co więcej, nie wiemy też, kiedy one miałyby wejść w życie. Mamy już początek października. Cały czas formalnie proces legislacyjny nie został uruchomiony. Wiemy, że zgodnie z umową koalicyjną vacatio legis każdych przepisów w Polsce powinno wynosić minimum 6 miesięcy, więc no, wprowadzenie tych przepisów od 2025 roku byłoby ewidentnym złamaniem tych zapisów i tego zobowiązania, więc nie wiemy tak naprawdę, nie wiemy ani jaki będzie ostateczny kształt, ani nie wiemy, kiedy te przepisy wejdą w życie. Natomiast no, źle się dzieje, że tak naprawdę, że tego rodzaju dyskusja toczy się no teraz, tak, czyli tak naprawdę z końcem tego roku, no i źle się dzieje, że w ogóle się toczy przed upływem 3 lat od czasu wejścia w życie ustawy o Fundacji Rodzinnej, bo pamiętajmy, że jednym z końcowych przepisów końcowych ustawy o Fundacji Rodzinnej jest to, że nam ustawodawca jako fundatorom zagwarantował taki okres niezmienności przepisów, tak? Jest tam mowa o tym, że dopiero po 3 latach od wejścia w życie ustawy o Fundacji Rodzinnej zostanie dokonany przegląd przepisów i zaproponowane pewne rozwiązania, tak? Rzeczywiście może być tak, na pewno tak jest, że ta regulacja będzie miała takie, no, poziom tej choroby wieku dziecięcego, które potem można skorygować, tak? Ale no jednak okres roczny to jest za mało na wyciągnięcie tego rodzaju wniosków. W związku z czym no, źle się dzieje w ogólnym kontekście, że tego rodzaju wrzutki zostały zrobione. Mamy wiele rozmów z osobami, które potencjalnie byłyby zainteresowane fundacją rodzinną, czy w ogóle z fundatorami, oni też są zaniepokojeni. Bo jakby no, nie na to się, żeśmy społecznie umawiali z ministerstwem, znaczy, z państwem, tak, żeby potem żyć w niepewności już po roku tak naprawdę, co dalej z naszymi fundacjami albo co z przyszłymi fundacjami. No ale tak to wygląda. Dobrze, to tak naprawdę to już wszystko, o czym chciałem Państwu powiedzieć. Maciek, ja w takim razie już ci oddaję głos, chyba że przejdziemy sobie teraz do... Ja tylko dodam na koniec, bo tutaj Państwo też pytali,
czy my bierzemy udział w konsultacjach jako kancelaria, i tu chcę potwierdzić, że z naszej strony zarówno Filip z zespołem, jak i sam profesor Mariański aktywnie bierze udział w pracach nad tymi nowelizacjami oraz razem z innymi organizacjami, które w obszarze firm rodzinnych funkcjonują, pracujemy nad tym, żeby albo w ogóle wyeliminować w tym momencie te przepisy, które są planowane, albo je zdecydowanie złagodzić. Natomiast jaki będzie ostateczny kształt, no tak jak Filip powiedział, na razie my nie wiemy. Filip, padło dużo pytań na czacie, w związku z tym prośba, żebyś sobie tam przejrzał to, co zostało wpisane, jakie Państwo zadali pytania. Natomiast ja Państwu dziękuję bardzo za aktywny udział. Rzeczywiście tych pytań jest sporo, zarówno tutaj na czacie, jak i skorzystali Państwo z asystenta. Widziałem, że tam niektóre osoby dość aktywnie pozyskały informacje na temat podstawowych elementów fundacji rodzinnych, jak i bardziej zaawansowanych. Natomiast my mamy dzisiaj dla Państwa dwie szybkie propozycje. Czasu nie zostało bardzo dużo. Jeszcze Filip będzie chciał wrócić z odpowiedziami na pytania. Teraz w tym czasie, gdy ja Państwu to będę prezentował, on będzie miał chwilę, żeby z tymi pytaniami się zapoznać. My w ramach całej grupy Mariański Group, programu Firmy na Pokolenia i Instytutu Księgowości i Doradztwa Podatkowego mocno zajmujemy się tematem fundacji rodzinnych. Jednym z takich elementów jest program Firmy na Pokolenia, o którym za chwilę dosłownie kilku zdaniach Państwu chcę powiedzieć. Jest to program, którego celem jest integrowanie społeczności przedsiębiorców i ekspertów tworzących, zajmujących się fundacjami rodzinnymi. Jest to program roczny, bardzo bogaty, jeżeli chodzi o materiały z obszaru i samych prawnych podstaw funkcjonowania fundacji rodzinnej, jak i w ogóle aspektów sukcesji takiej polityki, prowadzenia polityki firmy rodzinnej ukierunkowanej na wielopokoleniowe prowadzenie biznesu, ale także omawiamy bardzo szczegółowo rachunkowość fundacji rodzinnej, prezentując wzory dokumentów, a między innymi plan kont czy politykę rachunkowości, ale także wzór statutu czy konstytucji rodzinnej. Takim elementem łączącym to wszystko jest asystent AI, którego mieli Państwo okazję troszeczkę teraz poznać. Ten asystent w ramach Firm na Pokolenia jest dużo bogatszy, ponieważ zawiera te wszystkie informacje dotyczące sukcesji i zarządzania firmą rodzinną na pokolenia. W ramach tego udziału mają Państwo dostęp do godzinnych rocznych konsultacji i spotykamy się z Państwem regularnie co miesiąc. Startujemy niedługo, bo dosłownie 15 października jest spotkanie inauguracyjne i potem zaplanowane są kolejne spotkania w następnych miesiącach, więc i będziemy rozmawiali o planowaniu rozwoju firmy pokoleniowej, jak i szczegółowo mówimy konstytucję rodzinną czy statut, a w grudniu zapraszamy na takie spotkanie z profesorem i Mariańskim i całym zespołem fundacji rodzinnych, żeby wspólnie porozmawiać na tematy prowadzonych przez Państwa firm, a także aspektów związanych z fundacją rodzinną. Jeżeli Państwo decydują się dołączyć do tego programu do 10 października, to będziemy mieli dla Państwa takie specjalne warunki, więc tam na czacie umieszczę za chwileczkę link, który będą Państwo mogli wykorzystać, żeby do programu się zgłosić, i porozmawiamy wtedy telefonicznie o samych szczegółach. W mailu także będzie krótkie podsumowanie. Drugi element, o którym szybko chcę Państwu powiedzieć, to jest kurs, z którego korzysta już wielu uczestników, grono osób, które poznają fundację rodzinną z nami, to jest już kilkaset osób i to grono się szybko powiększa. My dzisiaj proponujemy Państwu taki krótki, dziękujemy Pani Kingo, że Pani poleca nas kurs, cieszymy się bardzo, że są także tutaj na tym dzisiejszym spotkaniu głosy pozytywne. Ja tylko szybciutko omówię, że ten kurs dotyczy zarówno aspektów prawnych, podatkowych, jak i rachunkowych. Zawiera się 27 odcinków wideo z e-bookami, transkrypcjami, naprawdę bardzo bogaty materiał. Te osoby, które chciałyby zweryfikować pozyskaną wiedzę, mogą wykonać test 43 pytania, uzyskać certyfikat ukończenia.
Tematyka prawno-podatkowa opracowana przez profesora Adama Mariańskiego, szeroko od roli doradcy, profesjonalnego doradcy w procesie budowy firmy na pokolenia, przez przykłady zagraniczne, omówienie całej instytucji fundacji rodzinnej, opodatkowania, a także tutaj w ramach już samego kursu my proponujemy Państwu kilka przykładowych interpretacji, trochę wcześniejszych, ale no też pokazujących, jaki jest sposób myślenia urzędów skarbowych w kontekście zarówno pozytywnych, neutralnych, jak i negatywnych dla podatników interpretacji. I bardzo szeroki materiał doktora Szewca, który omawia aspekty i podatkowe w kontekście rachunkowym, ale także przechodzi przez 9 zespołów kont od 0 do zespołu 8 i dokładnie omawia, jak powinna być prowadzona rachunkowość fundacji rodzinnej, aby po pierwsze służyła jako źródło informacji beneficjentom i fundatorom, ale spełniała te wszystkie wymogi formalne, ponieważ pamiętajmy, że fundacja wprowadza nowe modele podatkowe, które no, powinny być odpowiednio zaadresowane w planie kont, żeby można było bezpiecznie, sprawnie i zgodnie z prawem je rozliczać. My dzisiaj mamy dla Państwa, a jeszcze tylko dodam właśnie na koniec taką ważną rzecz, że w ramach tego kursu są dwa dokumenty, które bardzo pomagają księgowym, biurom rachunkowym w uruchomieniu prowadzenia księgowości fundacji rodzinnej, czyli przykładowy plan kont i polityka rachunkowości, dokumenty edytowalne, które mogą Państwo zastosować na swoje potrzeby. Ja teraz umieszczę Państwu na czacie link do tej oferty zniżkowej 39%, która obowiązuje w ciągu najbliższych 24 godzin. Mogą Państwo z tego linku skorzystać i z tego kursu z rabatem 500 złotowym skorzystać. Oddaję Tobie, Filip, głos, jest 11:02, ale tutaj pomóżmy jeszcze paru uczestnikom naszego spotkania w uzyskaniu odpowiedzi na pytania, które padły na czacie. Dobrze. Widzę te pytania. To może tak po prostu po kolei, w kolejności, kiedy one wpływały, tak? Bo one zaczęły się wpływać, kiedy zacząłem opowiadać o interpretacjach i tak w kolejności tam pierwsze pytania dotyczyły właśnie podatku minimalnego od przychodów z budynków. Tutaj było takie pytanie, czy jak wartość tych nieruchomości jest poniżej 10 milionów, to nie ma tego podatku, tak? No potwierdzam, nie ma, no to wynika z samej przepisów ustawy o podatku CIT, tak? Czyli jeżeli mam nawet nieruchomości w najmie czy dzierżawie, ale o wartości poniżej 10 milionów, to ten podatek się nie pojawia. Też mam takie pytanie tutaj o oddanie mieszkań należących do fundacji w podnajem. To fundacja jest właścicielem mieszkań, ale wynajmuje je zewnętrznej firmie i ta firma dopiero prowadzi usługi zakwaterowania. Rozumiem, że jakieś tam najmu terminowego, czy to jest działalność dozwolona. No w takiej sytuacji tak, no, jeżeli rzeczywiście patrzymy na to, jak urząd skarbowy, jak KIS dokładnie rozumie najem, tak, i rozumie ten najem z podatkiem zawsze odbiorczym, z tym długim czynszem, z tymi dodatkowymi zastrzeżeniami czy klauzulami umownymi, to jeżeli mamy taką umowę z operatorem i oddajemy mu rzeczywiście te nieruchomości, powiedzmy w długoterminowy tam najem czy dzierżawę, to fakt, że potem ten operator dokonuje najmu krótkoterminowego, no nie wpływa na to, jak to jest traktowane w fundacji rodzinnej, tak? Czy można powiedzieć, że to rzeczywiście jest to ten najem dozwolony, długoterminowy. Padło pytanie o udzielanie pożyczek beneficjentom, tak? Jakie odsetki powinny być naliczane, aby były niekwestionowane przez Urząd Skarbowy i czy od pożyczek trzeba płacić PCC? No więc jedną z działalności takich właśnie dozwolonych z artykułu 5 to jest udzielanie pożyczek beneficjentom. Jakie powinny być naliczane? No pamiętajmy o tym, że beneficjent i fundacja rodzinna to podmioty powiązane, tak? Czyli w związku z czym powinny te relacje ustalać tak, jak podmioty niepowiązane dla celów cen transferowych, w związku z czym powinny być to pożyczki na zasadzie rynkowej. Natomiast tutaj można skorzystać z tego uproszczenia, tak? Czyli z tego tak zwanego safe harbor,
Tak, jest takie uproszczenie w przepisach o cenach transferowych, że jeżeli mieści się w widełkach, o których mowa w rozporządzeniu ministra finansów, spróbuję teraz szybko odnaleźć to rozporządzenie, to sobie szybko powiem, jak to wygląda. Państwu mówię. Ostatnie rozporządzenie jest z grudnia 2023 roku. I ono mówi w ten sposób, że już z 27 grudnia 2023 jest obwieszczenie ministra finansów i ono reguluje tutaj bazową stopę procentową i marżę. I tutaj przykładowo dla pożyczek udzielanych w złotówkach to oprocentowanie to jest WIBOR 3-miesięczny albo WIRON 3-miesięczny plus marża. A te widełki marży to od 3,1 punktu procentowego dla pożyczkobiorcy, a dla pożyczkodawcy minimalnie 2,2 punktu procentowego. Czyli jeżeli jesteśmy w tych widełkach, czyli WIBOR plus ta marża, jeżeli pożyczka jest na okres nie dłuższy niż 5 lat, jeżeli łączna wartość pożyczki albo innych zobowiązań między tutaj fundacją a pożyczkodawcą nie przekracza kwoty 20 milionów złotych, to wtedy lepiej poruszać się w tym przedziale. Tak? Bo jeśli jestem w przedziale Safe Harbor, to dla celów cen transferowych jest bezpieczne. Dobrze. A, czy trzeba płacić PCC od pożyczek? Zasadniczo rzecz biorąc, jeżeli działalność fundacji rodzinnej nie polega na takim stałym czy zawodowym udzielaniu pożyczek, czyli nie jest taka pożyczka profesjonalna, która podlega zwolnieniu z podatku VAT, no to wtedy pojawia się podatek PCC u pożyczkobiorcy. Tak? Wtedy 0,5% od kapitału pożyczki. Mówię, no chyba że danego rodzaju czynność, czyli tutaj pożyczka jest zwolniona z podatku VAT, czyli jeżeli fundacja rodzinna jest podatnikiem podatku VAT, on zarejestruje się na podatek VAT i będzie w stanie wykazać, że dokonuje tego w sposób częstotliwy, to wtedy takiego podatku PCC nie będzie. Dobrze. Kolejne pytanie. Posiadam w spółce z o.o. udziały 100%, chcę udziały przenieść do fundacji rodzinnej i zlikwidować tą spółkę z o.o., a z kolei ta spółka z o.o. posiada majątek w formie akcji spółek giełdowych i gotówki. Na likwidacji powstanie duży zysk. Według Urzędu Skarbowego nieformalne stanowisko, spółka najpierw musi zapłacić podatek od wypracowanych zysków, a dopiero potem przejąć pozostały majątek bez podatku. No to rzeczywiście tak, ale to nie wynika z przepisów fundacji rodzinnej, tylko wynika z przepisów podatku CIT, dokładnie z artykułu 14a, o ile pamiętam. I ten z kolei, przepis artykułu 14a mówi o przypadku uregulowania całości lub części zobowiązania przez wykonanie świadczenia niepieniężnego. Jest tam mowa o tym, że gdy podatnik wykonuje takie świadczenie i przekazuje majątek między innymi w wyniku podziału między wspólników akcjonariuszy majątku likwidowanej spółki, to przychodem takiego podatnika, czyli tej likwidowanej spółki, jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Czyli tak naprawdę to spółka, która jest likwidowana, zapłaci ten podatek w wysokości różnicy między wartością rynkową wydawanych akcji, tutaj bo rozumiem, że na tym majątku są te akcje, udziały, a kosztami ich nabycia. Tak? Czyli rzeczywiście, ale to są przepisy nie mające nic wspólnego z fundacją rodzinną. Tak? Czy ta likwidacja dokonałaby się pod fundacją rodzinną, czy też pod osobą fizyczną jako właścicielem, to artykuł 14a ustawy o CIT i tak obowiązuje. Dobrze, dalej. Udzieliłem pożyczki spółce, spółka spłaciła pożyczkę, a pozostały do spłaty jedynie odsetki. Chciałbym przenieść wierzytelność z tytułu odsetek na fundację rodzinną, ale spotykam się z opinią, że spółka przy jej wypłacie do fundacji nadal musi zapłacić podatek Belki. Ja się spotkałem akurat z taką sytuacją nie w przypadku wypłaty odsetek,
tam z lokat czy z pożyczki, ale w przypadku wypłaty dywidendy. I rzeczywiście organy podatkowe twierdzą, że jakby patrzymy, że cesja cesją, tak, ale patrzymy na to, komu przysługiwała wierzytelność w momencie jej powstania. I jeżeli w przypadku tego mojego przypadku dywidendowego organy podatkowe patrzą na to, kto był uprawniony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, a potem to, że sobie ten wspólnik przestał być wspólnikiem albo że przeniósł tą wierzytelność do innego podmiotu, do fundacji rodzinnej, to organy podatkowe tego nie widzą, tak? I uważają, że w przypadku wypłaty dywidendy to ten podatek płaci ten wspólnik z dnia podjęcia uchwały i to spółka jako płatnik powinna go pobrać. I tu będzie podobnie. Czy ja rozumiem, ja tego przypadku nie znam z interpretacji, ale podejrzewam, że jest takie samo rozumowanie organów podatkowych, że patrzą na to, kto był uprawniony tak naprawdę z wierzytelności, a potem na kogo zostało to przeniesione, to organy podatkowe już na to nie patrzą, nie widzą i tylko żądają tutaj od banku, tak, albo od podmiotu, który ma zapłacić odsetki, żeby po prostu je pobrał jako płatnik. Czy wniesienie przedsiębiorstwa w spadku po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego do fundacji rodzi obowiązki VAT i PIT w celu dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa? Działalności przedsiębiorstwa w spadku jest... Czy tak, no, wniesienie majątku do fundacji rodzinnej, czy to jest przedsiębiorstwo, czy to jest innego rodzaju majątek, nie skutkuje opodatkowaniem ani po stronie wnoszącego, ani po stronie fundacji rodzinnej. Więc jeżeli chodzi o podatki dochodowe, na pewno takie wniesienie przedsiębiorstwa w spadku jest podatkowo neutralne. Jeżeli chodzi o podatek VAT, to również powinno być podatkowo neutralne, bo to jest to, o czym sobie mówiliśmy dzisiaj na naszym spotkaniu, omawiając jedną z interpretacji, że jeżeli wnosimy przedsiębiorstwo, to w rozumieniu przepisów o podatku VAT jest to podatkowo neutralne. Ty, oczywiście warunkiem jest dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa, tak? Ale tutaj też jest to w pytaniu. Także ja uważam, że tutaj mamy tą czynność neutralną i pod kątem tutaj PIT-owskim, bo takie było pytanie, i VAT-owskim. Kolejne pytanie. Czy podatek od sprzedaży majątku dotyczyłby także szybką sprzedaż akcji na giełdzie? Prawdopodobnie tak, ale no nie wiem, dlatego że ja tych przepisów po prostu nie widzę, dlatego że nie mamy w tej chwili jeszcze tego projektu, mamy tylko i wyłącznie zapowiedzi, więc ciężko mi powiedzieć, czy sprzedaż giełdowa byłaby z tego wyłączona. Nie sądzę, jeżeli organy podatkowe właśnie uważają, że jest to obchodzenie między innymi poprzez sprzedaż akcji na giełdzie, to podejrzewam, że ten lock-up na aktywach, jakikolwiek by on nie był, tak, czy dwuletni, czy piętnastoletni, to pewnie obejmie również sprzedaż akcji na giełdzie. Działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi wchodzi do działalności dozwolonej fundacji rodzinnej. Więc jak podejść do tego? Oczywiście, że wchodzi. Pełna zgoda. Tak? Natomiast to, że pojawi się pomysł na opodatkowanie tego, bo to będzie nowelizacja innej ustawy. Będzie nowelizacja nie ustawy o fundacji rodzinnej, czyli to zostanie jako zwana działalność, ale będzie nowelizacja ustawy przepisów podatkowych, czyli CIT-owskich, i tam wprowadzą opodatkowanie. Więc to jakby nie ma nic wspólnego z tym, że to jest niedozwolone. Czy spółka, w której fundacja ma udziały, płaci na bieżąco CIT? Tak, płaci. Poseł Mencen jeszcze nie otrzymał żadnej odpowiedzi. No nie otrzymał jeszcze. No to pewnie jeszcze poczeka, tak? Ostatnio ukazała się, chyba 26 września, w zeszłym tygodniu, odpowiedź na interpelację poselską posła Petru. Też bardzo interesująca, Państwu polecam zapoznanie się. Tam jest wyjaśnione właśnie, dlaczego to Ministerstwo Finansów właśnie twierdzi, że używamy do obchodzenia podatków. Taka parustronicowa odpowiedź, pokazuje myślenie finansów, tak? W ogóle skąd Ministerstwo Finansów w ogóle czerpie wiedzę o tym, że są jakieś nadużycia, tak? Że piszą, że dostają tą wiedzę z MDR-ów, tak? Ze zgłoszenia, że czerpią wiedzę z interpretacji, ze związków o interpretację, z tego, że KAS chyba w 70 przypadkach zgodził się z KIS-em, że w stanie faktycznym danego wniosku mogłoby dojść do naruszenia
przepisów i dokonano odmowy w tej interpretacji. No także tutaj rzeczywiście ciekawa odpowiedź. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. No i tutaj mamy coś jeszcze, tutaj mamy jeszcze jedno pytanie. Co jest bardziej opłacalne dla fundacji rodzinnej? Czy wnieść nowy majątek, akcje do już istniejącej fundacji rodzinnej w drodze podwyższenia funduszu założycielskiego, czy w drodze darowizny? To tak, można powiedzieć, że to jest tak samo opłacalne dla fundacji rodzinnej. Tak? No, fundacja rodzinna dostaje nieodpłatnie i majątek na fundusz założycielski, i majątek w formie darowizny. I jeden majątek i drugi jest nieopodatkowany zarówno dla fundatora, jak i dla fundacji rodzinnej. Więc pod kątem skutków finansowych to jest dokładnie to samo. Operacyjnie prościej jest zrobić to darowizną, dlatego że darowizna to w przypadku składników majątki innych niż pieniądze, no to i tak trzeba pójść do notariusza, tak, bo darowiznę dopiero się w imieniu aktu notarialnego, natomiast nie trzeba zmieniać statutu fundacji rodzinnej, tak, bo jak zmieniam wysokość funduszu założycielskiego, to zmieniam statut, no i muszę potem tą zmianę zarejestrować w rejestrze w sądzie, tak, więc to jest dodatkowa czynność, natomiast w przypadku wniesienia darowizny ja niczego nie zmieniam w statucie, więc jest to po prostu operacyjnie prostsze, a skutki podatkowe i finansowe dla fundacji rodzinnej są dokładnie takie same. Dobrze, to już chyba jeszcze jakieś pytanie się pojawiło, sekundkę, zaraz zobaczę. A, bo na cały czas ja tu odpowiadam, one cały czas spływają. To jeszcze spróbuję coś zobaczyć. Momencik. Jeszcze chwilę, spróbuję sobie to ściągnąć. Jeszcze chwilę. Co my tu mamy? Co w przypadku... Okej. Okay. A co w przypadku rozwiązania fundacji? Czy darowizna jest kosztem? Znaczy tak, w przypadku rozwiązania fundacji mamy ten podatek 15% fundacji rodzinnej, tak samo jak w przypadku świadczeń dla beneficjentów. Te koszty, które może fundacja zaciągnąć, to są te koszty poniesione tak naprawdę przez fundatora, tak? Czyli jeżeli fundator wnosi jakiś majątek, co do którego były koszty uzyskania przychodu poniesione, czy mamy jakiś koszt historyczny, to w przypadku wniesienia tam darowizny, czy też podwyższenia funduszu założycielskiego, to w przypadku potem rozwiązania fundacji rodzinnej, to patrzymy na ten koszt historyczny fundatora. Tak? Czyli nie patrzymy na to, jakie koszty poniosła fundacja, no bo ich nie poniosła w związku z otrzymanym majątkiem, tylko na te koszty, które poniósł fundator. Jeżeli natomiast fundacja rodzinna nabywała jakiś majątek w trakcie swojego życia, swojej działalności, tak? No to potem te koszty się nie odlicza, tylko patrzymy na wartość czystego majątku przenoszonego w wyniku likwidacji do beneficjentów uprawnionych do otrzymania świadczenia. Chyba jedna darowizna jest opodatkowana w 100%. Nie wiem, jak rozumieć to pytanie, tak? Jak opodatkowane? Wniesienie darowizny nie jest opodatkowane do fundacji rodzinnej. No dobrze, to już chyba wszystko w takim razie. To ja dziękuję Państwu za uczestnictwo i za te pytania. Dziękuję. Maciek, oddaję Ci głos. Ja tylko jeszcze jedną rzecz dopytam, bo Ty wspominałeś o tej darowiźnie i funduszu założycielskim, ale wiem, że też czasami w odpowiedziach, które udzielamy naszym uczestnikom różnych wydarzeń, zwracamy uwagę na zachowek. I w przypadku darowizny ten aspekt zachowku jest inaczej rozwiązany, że jeżeli majątek jest wnoszony na fundusz założycielski, no to wtedy na 100% nie podlega zachowkowi. Dobrze kojarzę? Dobrze. Ja na przykład nie mówiłem o tym, bo to nie było przedmiotem pytania po prostu. Jasne, tak? Jeżeli patrzymy na opłacalność tych rozwiązań, to ona jest dokładnie taka sama. Rzeczywiście jest jakiś tam drobny niuans kwestii zachowkowej, natomiast nie mówiłem o tym, bo nie takie było pytanie. Tak, rozumiem, ale podatkowe jest neutralne, natomiast z punktu widzenia zachowku jest różnica między darowizną a funduszem. Jest jakaś, jest,
o tyle drobna różnica tutaj, jeżeli rzeczywiście już chcesz ten wątek pociągnąć, że w przypadku wnoszenia majątku na fundusz założycielski, to po 10 latach ten majątek wniesiony na fundusz założycielski nie jest objęty ewentualnymi roszczeniami zachowkowymi. Tak? Natomiast ten sam majątek wniesiony w formie darowizny już z tego wyłączenia nie korzysta. To jest cała różnica. Jasne. Filip, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Uzyskali Państwo bardzo wiele szczegółowych informacji. Tak jak mówiliśmy na początku, nagranie będzie udostępnione, tylko przygotujemy dla Państwa materiał i go wyślemy w mailu. My zapraszamy do skorzystania z tych propozycji, które są tutaj przez nas dzisiaj zaprezentowane i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach, czy to konsultacjach bezpośrednich, czy może w kursach, czy w programie Firmy na Pokolenia, czy na kolejnych webinarach. A tymczasem dziękujemy Państwu za udział i do zobaczenia. Dziękuję również, kłaniam się.